Drugą część ciekawostek znajdziecie na kanale Smoczy Świat. Bardzo serdecznie zapraszam i polecam. Zapuść. Miłego oglądania życzę. Czkawkę poznajemy, gdy ma 15 lat i większość jego znajomych za nim wtedy nie przepada. 2. Czkawka w wieku 15 lat ważył tylko 40 kg. 3. W angielskiej wersji mówią czasami hiccup horrendous haddock, co w wolnym tłumaczeniu oznacza czkawka przerażający halibut. Czerwony znaczek na kostiumie do latania w jednej ze scen wygląda jak herb rodu Targaryen z Gry o Tron. Czkawka jest jedną z niewielu osób, które potrafią rozszyfrować pismo Goti. Jest mężem Astrid Hofferson i ma z nią 2 dzieci. Gdy miał 18 lat, stworzono wtedy list gończy, na którym widniał jego nieudany wizerunek. Vigo oferował za niego sporą sumę pieniędzy. W książce Cressidy Cowell on i Sanchez Mark byli kuzynami, a ich relacje były znacznie gorsze niż w filmach i serialu. Z kolei takie postacie jak Astrid czy bliźniaki nie istniały. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Szyszki, który chciał ze mną zrobić ten odcinek. Drugą część tego odcinka znajdzie na kanale Smoczy Świat.